zaczęła się gra bardzo przypominająca poker. I ta gra trwała do momentu otwarcia imprezy. Myśmy sobie zakreślili program, no, super ambitny. On od samego początku przyjął nową strategię i nową koncepcję. Tą koncepcją było stanie się mostem kulturowym pomiędzy Zachodem i Wschodem. Założyliśmy sobie szukanie kontaktów, które by tą koncepcję pozwoliły zrealizować. Stąd między innymi wzięła się Norymberga. Norymberga, która stała się jednym końcem tego mostu, a drugi koniec jest w budowie. Nie chcę do tego dorabiać filozofii, ale być może jest to w jakiś sposób kierowane przez zrządzenie losu, że utworzyło się coś w rodzaju powtórzenia sytuacji tych kontaktów starych sprzed wieków z Norymbergą. Artyści i organizatorzy zgrupowani wokół krakowskiego Biennale, a obecnie Triennale Grafiki, wiedzieli, że będąc członkami wolnego świata nie mogą liczyć na żadne względy, wchodząc w szranki bezpośredniej konkurencji z podobnymi imprezami na całym świecie. Najważniejsze imprezy graficzne przeszły tam do różnych form organizacyjnych. Zaczęły powstawać centra grafiki współczesnej. Największemu zaś forum międzynarodowej grafiki w Polsce groziło odcięcie od będących w przebudowie instytucji. W państwach dawnego bloku wschodniego, podobnie zresztą jak w państwach Europy Zachodniej, brakuje pieniędzy. Kiedy kasy państwowe są puste, oszczędza się przede wszystkim na kulturze, która jako taka ma mniejsze znaczenie niż rozwój gospodarczy. Tak było i w Krakowie. Istniało realne zagrożenie, że następne triennale się nie odbędzie. Sponsorując tę ekspozycję, spróbowaliśmy dopomóc tej znakomitej imprezie graficznej. Teraz widzimy efekty naszej czteroletniej pracy. W tym czasie pracowaliśmy bardzo intensywnie. Wiele razy jeździliśmy do Krakowa na rozmowy z profesorem Skuliczem. Dzięki temu poznaliśmy lepiej środowisko twórcze. Jestem bardzo szczęśliwy, że grafiki z triennale mogły się tu znaleźć i że zostały przedstawione naszej publiczności. I już teraz krytycy piszą bardzo dobrze o tej wystawie. Triennale to ważne wydarzenie artystyczne. Mam nadzieję, że odbędzie się znowu w 1994 roku, a w 1995 będziemy mieli okazję podziwiać je tu w Norymberdze. Na przestrzeni 25 lat istnienia imprezy karty jej dziedzictwa zapisywali znakomici graficy krajowi, ale też może jeszcze bardziej artyści Zachodu, którzy od pierwszej edycji wsparli nikomu nieznaną wystawę nazwiskami takich mistrzów jak Hans Hartung, Stanley Hayter, Zhao Włoki, Śmietanka École de Paris, Henry Moore czy Marino Marini. Dzisiaj wydaje się, że jakby czekali, by gdzieś publicznie wyrazić swój protest, sprzeciw dokonanemu przez polityków sztucznemu i nieszczęsnemu dla Polski i innych krajów podziałowi Europy. Witold Skulicz to postać szczególna. Znany grafik, pedagog, ale przede wszystkim kojarzy się nam wszystkim z Międzynarodowym Triennale Grafik. Jest mózgiem, jest sercem tej imprezy. Bez jego pasji, bez jego zapału ogromnego pewnie nie odbywałoby się ono w takim kształcie i z takim sukcesem. Związki Międzynarodowego Triennale Grafiki profesora Witolda Skulicza z Centrum Manga są dość oczywiste. Międzynarodowe Triennale, a wcześniej Biennale Grafiki, impreza o światowej renomie, impreza prestiżowa, impreza, która się utrwaliła w Krakowie i mam nadzieję będzie się mimo różnych przeszkód dalej rozwijała, zawsze zawierała w sobie element japoński. Polegało to na tym, że sporą grupę artystów, którzy zgłaszali tutaj swoje prace, stanowili od zawsze artyści japońscy. Oni byli taką reprezentacją, którą było widać. Oni zdobywali nagrody i wyróżnienia. Co więcej, przez lata to ich eksperymenty techniczne pokazywały artystom europejskim, a zwłaszcza artystom polskim, biednym artystom polskim, co można robić w dziedzinie grafiki, jakie są nowe techniki, jakie możliwości kryje w sobie ta dziedzina. Profesor nie jest człowiekiem, który jest
który byłby jakoś zamknięty, zawężony. Nie jest osobą, która by miała jakąś gotową receptę na grafikę. Zresztą taka postawa dzisiaj chyba byłaby skazana na zupełne niepowodzenie. Wystawa główna Triennale Grafiki w Krakowie w zestawieniu z innymi tego typu wydarzeniami na świecie ma renomę wydarzenia otwartego na wszelkie nowości. Od fotografii, przez monotypie, wszystko, co w jakikolwiek sposób można przypisać grafice. Profesor Skunicz wręcz poszukuje jakichś nowych znaczeń grafiki, nowych sposobów myślenia o grafice. Pozyskiwanie z całego świata jak najróżniejszych postaw jest też wspaniałą lekcją i takim, że tak powiem, metodą do robienia wywizekcji grafiki. Każda kolejna praca coś podpowiada. O, tu jest coś nowego. Tego jeszcze nie było. Pomysł zaprezentowania wystawy głównej w Muzeum Sztuki Współczesnej w Rio de Janeiro faktycznie był trochę szalony i karkołomny w wykonaniu, chociażby z samego faktu, że trzeba było przygotować przesłanie całości na drugi koniec świata. Ale też pomysł ze wszech miar pożyteczny dla samego Triennale Grafiki, dla przyszłości Triennale Grafiki. To jest pokazanie właściwie osiągnięć Triennale na drugiej półkuli. To jest zderzenie się z zupełnie innym sposobem odbierania sztuki. Co by nie mówić, jest to jednak odmienna kultura niż europejska. Sądzę, że ten most, ta nazwa Most do Przyszłości, którą nadaliśmy imprezie w tym roku, będzie pozytywnym symbolem, że grafika przejdzie przez ten most i będzie istnieć i rozwijać się, ponieważ ma wszelkie do tego powody i możliwości.